Witam w drugim odcinku Futbolu na Peryferiach. Dziękuję za miłe słowa po pierwszym odcinku. Oto tabela przed piątą kolejką ligową. Dalej mamy rozkład jazdy. Mecz na szczycie, Huragan Szczury, Iskra Prosna Sieroszewice, Sparta Russów, Turkowianka Wtórek, Panda Pamięcin, KS Kamień, Liskowia Glisków, Orzeł Wysocko, oraz spotkanie Wicher Mecielin Korona Chełmce, na który udali się nasi reporterzy. Mecz odbywał się na klimatycznym boisku w Słuszkowie. Nie brakowało walki, czego efektem były liczne kartki. Czerwoną obejrzał zawodnik Korony już w 20 minucie, po faulu w polu karnym. Jednak bramkarz Mecielina wybronił jedenastkę. Niewykorzystane sytuacje się mszczą. Paweł Kaleta z Korony tuż przed przerwą zdobył siódmą bramkę w sezonie. Po zmianie stron Wicher ruszył do ataku, czego efektem był gol wyrównujący Jakuba Kraszkiewicza, pseudonim Barman. Sześć minut później mieliśmy już 2-1. Patryk Ostrowski wykorzystał wrzut z autu Łukasza Woźniaka i pokonał bramkarza Korony. Wynik w końcówce ustalił Andrzej Jaworski i Wicher mógł ucieszyć się z pierwszych trzech punktów. Obie drużyny mecz kończyły w dziesiątce po czerwonej kartce dla zawodnika Wichru. O godzinie 16 swój mecz rozgrywał Orzeł. To Liskowiak lepiej rozpoczął spotkanie. Michał Mąkosza pokonał Patryka Walendowskiego w sytuacji sam na sam. Dobrze, kurwa, jeszcze wjechać sędziemu na psychę i go swoją żółta i się ogarnie. Orzeł atakował. W 35 minucie do bramki piłkę skierował na raty Piotr Gaszczyński po podaniu Kuby Mroza. Przed przerwą faulowany w polu karnym był Szymon Kazimierczak. Do rzutu karnego podszedł Rafał Bonysiak i po chwili mógł ucieszyć się z gola. Druga połowa to dominacja Wysockich Orłów. Kolejne trafienia dołożył Piotr Gaszczyński, odnajdując się w polu karnym. Zaczęliśmy za 10 chyba, nie? Ej, popatrzcie, człowieku. Brawo, Pitu! Pijam jeszcze siatką, kurwa. Na 5-1 piłkę do bramki wpakował Bonysiak, wykorzystując podanie Kaźmierczaka. A wynik 6-1 ustalił nie kto inny jak bardzo aktywny dziś Gaszczyński. Brawo Rafał! Zajebista. Brawo Szymi! Dobra piłka, kurwa! Bolec, pytaj się ile do końca. Wywiadów nie było. Jednak dziś całkiem przypadkowo pod jeden z wysockich supermarketów udało nam się spotkać lokalnego pasjonata piłki nożnej, pana Michała. Dzień dobry, panie Michale. Dzień dobry. Witam, panie Michale. Może przeniesiemy w jakieś ustronne miejsce i porozmawiamy o B-klasie. Ma pan chwilę czasu? Tak, o B-klasie to mam bardzo dużo czasu. Panie Michale, był pan widziany na kilku meczach B-klasy. Jak pan ocenia start drugiej grupy kaliskiej B-klasy? No, przed sezonem była pewna niewiadoma, bo osobiście niewiele wiedziałem na temat drużyn z okręgu kaliskiego tam.
ale jestem zadowolony, gdyż wszystkie mecze, na których dotychczas byłem w tym sezonie, były dość emocjonujące, padało dużo bramek, a to jest najważniejsze dla każdego kibica. Jak pan ocenia ostatni mecz, na którym pan był? Wicher Myciełin, Korona Chełmce. No, to była kwintesencja futbolu. Myślę, że to był jeden z lepszych meczów, na których ostatnio byłem. Były dwie czerwone kartki, nietrafiony karny, prowadzenie gości, wyrównanie gospodarzy. Ostatecznie to jednak gospodarze wygrali 3-1. Podobał mi się ten mecz. Zwłaszcza, że jadąc na ten mecz z paru źródeł miałem informację, że to jednak drużyna z Chełmec jest faworytem. No, czyli mówiąc slangiem młodzieżowym, przechuj. Panie Michale, takie jeszcze pytanko mam. Jak wiadomo, jutro mecz Turkowianka w Turek, Iskra Prosna Sieroszewice. Czy ostrzy sobie pan zęby na to spotkanie? To może być dobre spotkanie. Nie podoba mi się tylko to, że to mogą, może być spotkanie przez obie drużyny traktowane jako derbowe. A tu jednak te derby to w Turek Wysocką bardziej myślę. Natomiast no, mimo tego, że nie ukrywam mojej niechęci do drużyny ze Wtórku, to chciałbym, żeby jutro powalczyli i urwali punkty kolegom z Sieroszewic. Jak pan myśli, które miejsce Orzeł będzie zajmował po rundzie jesiennej? Już nie idziemy do wiosny, tylko no tak, niech pan strzela. No to jeśli miałbym strzelać, to drugie. Powiem drugie, chociaż przed sezonem myślałem o trzecim. Ale dobrze, dobrze Orzeł wystartował, no oby to nie były tylko takie początki. Oby drugie, a jak będzie pierwsze, to też będę zadowolony. Skoro Orzeł drugie, to kto w takim razie pierwsze? No myślę, że o pierwsze miejsce powalczy właśnie Orzeł z Iskrą prosto w Sieroszewice. Dobrze, dziękuję panie Michale bardzo za rozmowę. Oto wszystkie wyniki piątej kolejki. Liskowia Glisków, Orzeł Wysocko 1-6. Huragan Szczury, Iskra Prosna Sieroszewice 1-3. Sparta Rusów, Turkowianka Wtórek 1-2. Panda Pamięcin, KS Kamień 2-2. Wicher Myciełin, Korona Chełmce 3-1. I mamy tabelę. Na fotel lidera wskoczył Orzeł Wysocko Wielkie z dorobkiem 12 punktów. Tuż za nim Iskra Prosna Sieroszewice, Huragan Szczury, Wtórkowianka Wtórek. I klasyfikacja strzelców. Po 7 bramek mają Sebastian Grajaszek z Huragana Szczury i Paweł Kaleta z Korony Chełmce. Po 6 bramek Rafał Bonysiak i Piotr Gaszczyński z Orła Wysocko. Za nimi Michał Mąkosza z 5 trafieniami, zawodnik Liskowiaka Lisków. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejny odcinek w następnym tygodniu.